przyjechaliśmy do Was z Zalesia Górnego, ze zespołu szkół w Zalesiu Górnym. Uczniowie gimnazjum w ramach projektu gimnazjalnego przygotowali z okazji Dnia Dziecka przedstawienie. Przedstawienie będzie o pewnej podstępnej chle. Chle sprytnej, ale sympatycznej. Przedstawienie nasze nazywa się Przygody w Kłyszach Rajki i jest ono oczywiście tworem Jana Brzechwy, którego zapewne znacie. Moi drodzy, ten baner w Telewizji Polskiej oznacza, że stroje, w które ubrani są aktorzy, pożyczyła nam Telewizja Polska, a jest tu pan z telewizji w Zalesie, który będzie filmował nas dzisiaj i aktorów, i was. Więc uważajcie, minki ładne zróbcie. Ani krzyczeć, ani robić nic, co zostanie uspalone na taśmę. Nie, więc proszę bardzo uważać, dobrze? Na zachowanie dzisiaj. Zatem proszę o wyrozumiałość, jeżeli nam coś tutaj się powinie noga. Gramy na sali, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale publiczność, jak widzę, jest niezwykle serdeczna. Więc zaczynamy. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie kła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, gdy ktoś tak marnego wzrostu i nędznego, pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa, proszę państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokoju cały szereg. Więc salonik i sypialnie, i jadalnie naturalnie. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kurę, no i koty szarobór, dwa uczone karaluchy w kuchni, pasły sobie w konik, polny, pleszach, rajce, co dzień grał na bałabajce. Jednym słowem miała życie ułożone znakomicie.